Cześć, witam wszystkich ponownie, niektórych pewnie po raz pierwszy, z tej strony Agamonia, WoW, Handmade and Crafts i dzisiaj mamy Snowy Mitenki na tapecie, wyglądają w ten sposób, uprzedzam, ja mam bardzo małe dłonie. Co i jak, to jest wytłumaczone w trakcie filmu, powiem Wam tylko tyle, że są one robione pojedynczą nitką i szydełkiem numer 5, tak samo jak moja pierwsza, najmniejsza czapka, która już w tej chwili przestała istnieć. Ci, którzy są tutaj pierwszy raz, nie widzieli wcześniej Snowy chusty ani czapki, to serdecznie zapraszam, tutaj sobie podlinkuję. Ci, którzy są też pierwszy raz albo są nie pierwszy raz, a jeszcze nie subskrybowali, chociaż korzystają, to zapraszam do kliknięcia tutaj. No i ogólnie zapraszam Was serdecznie na film. Aby zrobić nasze mitenki, zaczynamy od zrobienia ściągacza. Jest to podstawa, tak jak w wielu bluzkach i topach. Co prawda nie wszystkie mitenki mają ściągacze, niektóre są całkiem proste, ale te mają. Ten ściągacz jest zrobiony tak na luźno, na styk, na mój nadgarstek. Szerokość, tutaj mamy pierwszą mitenkę i zaraz będę z Wami robiła drugą. Chciałam jeszcze powiedzieć na wstępie, że ja robię zawsze dwie jednocześnie, dlatego że żeby były identyczne, bo czasami coś mnie w trakcie rozproszy albo zaczynam robić coś innego i po prostu zapominam co i jak. A każda praca, każdy wzór wymaga innej ilości oczek, innego przeliczenia rzędów, także to się łatwo zapomina. No ale przecież mam swoje filmy teraz, jak czegoś zapomnę, to mogę do nich wrócić. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o wymiarowanie, ten ściągacz, jego szerokość to 19,5 cm. Tak? A obwód mojego nadgarstka, zaraz Wam pokażę, to mierzone na luźno 16, ja tu nie zaciskam, słuchajcie, to jest 16 cm, tak? Ja mam... Teraz inne ważne dane techniczne są takie, że długość Waszego ściągacza i jego szerokość zależy tylko i wyłącznie od Was. Ja mam tutaj 10 oczek, jeżeli chodzi o ten ściągacz poprzeczny, robiony półsłupkami, tak? No i on nie jest jakiś taki bardzo głęboki. Tutaj mam dla przykładu, ponieważ to, co widzieliście we wstępie, to dopiero tutaj są robione. Ja mam tutaj też na 10 oczek ściągacz ścisły. Tutaj mam identyczną mitenkę robioną wzorem cytrusowym, będziemy robili dokładnie w taki sam sposób, to jest ściślejszy ściągacz i inny wzór i zobaczcie, gdzie to się kończy u mnie, także ja myślę, że jeżeli chodzi o moją rękę i moją dłoń, to te 10 cm wystarczy, przepraszam, 10 oczek, ale jeżeli chcecie oczywiście głębsze albo robicie dla kogoś większego, czy tam mężczyzny, no to wydłużcie sobie o 2 oczka, 3, ile tam potrzebujecie. Długość te 20,5 cm, tak? Dobrze pamiętam. To jest, słuchajcie, licząc tak tutaj po tych żeberkach, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,5. Tak, tutaj mam nitkę na dole z lewej strony, tu mam u góry z prawej. I teraz będziemy robić drugi taki sam ściągacz. Oczywiście Wy możecie sobie to wydłużyć, jeżeli chcecie tą mitenkę większą, ale zobaczcie, no ja podejrzewam, że to co teraz zrobimy, to na mnie będzie za duże, a na Was będzie dobre. Ok, to przystępujemy do pracy. Szydełko numer 5 jeszcze raz. No i ta pojedyncza nitka, którą robiliśmy chustę. 200 metrów na 100 gram w moim przypadku.
Jak macie 180 czy 220, to dopasujcie sobie szydełko pół rozmiaru większe, bądź rozmiar większy, bądź chociaż mitankę. Lepiej zrobić troszkę ciaśniej, żeby nam potem nie spadała. No to do roboty. A robimy pętelkę. Wkładamy szydełko. Tu nie musi być długa nitka. I robimy 10 oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Robimy na wyczucie, nie za luźno, nie za ciasno, ale bardziej ważne jest, żeby nie robić za ciasno, jeżeli chodzi o ściągacz poprzeczny. Robimy jeszcze jedno oczko łańcuszka. I teraz raz, drugie oczko od szydełka pod jedną nitkę. Wbijamy szydełko, przeciągamy nitkę raz i przez dwa oczka przeciągamy nitkę dwa. I teraz wzdłuż, to jest nasz półsłupek pierwszy. Nawrotki nie liczymy w ściągaczu. Teraz wzdłuż pod tą jedną nitkę przerabiamy 10 razy. I tak będziemy w tą i z powrotem liczyć do 10. 2, robimy jedno oczko łańcuszka. Tu nam się te nitki tak schodzą na brzegu, więc skupiamy się na nich i tutaj od zewnętrznej strony, nie pod dwie nitki, nie z przodu, tylko tutaj ta nitka z tyłu, przeciągamy i mamy znowu jeden za podtylnią nitkę, dwa pojedynczo, trzy, 4, 5 i ostatnia nitka, 10. Robimy oczko łańcuszka na nawrotkę i tutaj znowu drugie oczko od szydełka, tak? Tutaj mamy nitkę roboczą, oczko robocze, a tutaj mamy drugie oczko od szydełka i to są te dwie nitki, które się tu schodzą razem. I za każdym razem w ten sam sposób zawracamy i liczymy do 10. Raz, dwa, trzy, 9 i ostatni 10. Jak Wam nie wyszło, to znaczy, że gdzieś tutaj się pomyliliście. I teraz kładąc właśnie w ten sposób, tak jak tutaj mamy tą nitką do dołu, będziemy sobie potem liczyć tą ilość żeberek, tak? Możemy sobie jeden ściągacz do drugiego przymierzyć, przyłożyć, żeby oba na pewno były takie same i później przejdziemy dalej. Także zróbcie sobie taką długość, jaką potrzebujecie, ale pamiętajcie, że jeżeli chcecie sobie zrobić większy ten ściągacz albo mniejszy, to dodajcie lub odejmijcie po dwa rzędy, tak? Kiedy macie już zrobione oba prostokąty, warto je na siebie nałożyć i porównać, czy przypadkiem ten drugi nie przerabialiście luźniej. To właśnie dlatego mitanki robimy dwie jednocześnie. Ja już sobie wcześniej to przyłożyłam, porównałam i muszę powiedzieć, że miałam dwa podejścia, bo drugi prostokąt wyszedł mi no, tak półtora, o dwa rzędy za długi, kładąc to tak luźno i musiałam poprawiać, ale w międzyczasie już swoją mitankę przerobiłam, żeby zobaczyć, czy wyjdzie mi to tutaj tak, jak powinno. Także ja Wam tego nie porównam, ale przyłóżcie naprawdę i jeżeli są nierówne, to tą drugą przeróbcie jeszcze raz. A druga taka wskazówka jest taka, że
Warto jednak ten ściągacz z półsłupków przerabiać szydełkiem mniejszym, czyli jeżeli mamy mitankę na piątce, to nasz ściągacz warto przerobić szydełkiem na przykład 4,5. Teraz składamy to na pół, lewą stroną do zewnątrz. Ja wiem, że to jest moja lewa, bo gdzieś tutaj mam supałek złączenia nitki. Przechodzimy tutaj na szczycie szydełkiem, przekładamy nitkę na raz. W zależności, czy to jest lewa, czy prawa mitanka, w sumie nie ma to znaczenia. Ja sobie teraz to odwracam i będę oczko po oczku łączyła oba brzegi. Tutaj mamy ten szczytowy łańcuszek. To jest dosyć łatwo zobaczyć, gdzie trzeba się wbić, bo tutaj między te wbijamy się między półsłupki. Przeciągam nitkę i oczkiem ścisłym zamykam kolejne oczko. I tutaj przeciągam nitkę i oczkiem ścisłym zamykam. Kolejne i oczkiem ścisłym i tak do końca. Kiedy nasz ściągacz jest już zszyty, robimy jedno oczko łańcuszka i teraz przechodzimy do wyrabiania tutaj rantu. Robimy to w ten sposób, że najpierw wbijemy się tutaj pod dwie nitki, zaraz za, nie wiem czy to widzicie, tutaj, zaraz za tym oczkiem. Jeżeli wyjdzie Wam tak inaczej, że macie tutaj ściśle i wyjdzie Wam tylko jedno oczko, to też nie ma tragedii, bo łącznie musimy mieć tych oczek 26 lub 28. Zaraz Wam powiem, o co chodzi. To naprawdę nie ma znaczenia, bo znowu, podobnie jak przy projekcie liścia, skupiamy się na dodawaniu i odejmowaniu oczek, a nie na de facto jakiejś tam ścisłej ich liczbie. Tutaj mamy kolejne oczko, tak jakby na szczycie, pod jedną nitkę. Tutaj mamy w tej chwili 3. I znowu mijamy żeberko. Tutaj wchodzimy pod dwie nitki. 4, 5. Tak? Między żeberkami po prostu. Dwadzieścia cztery, 25 i tutaj jest nasza nitka, 26 za żeberkiem pod tymi dwoma. No i dlatego, że potrzebujemy parzystą liczbę oczek, ja nie wiem, czy ja nie wyszłam z kadru, parzystą liczbę oczek, ja sobie to już tutaj zamknę za to pierwsze oczko. Łapiąc i przeciągając oczkiem ścisłym. Jeżeli macie szerszą rękę, to sobie doróbcie jeszcze dwa oczka pod tą nitkę i tutaj gdzieś. Także tutaj jest dowolność. Po prostu możecie w jednym miejscu przerobić, na przykład tutaj pod dwie nitki, bo tutaj mamy wiązanie. Możecie przerobić dwa razy i to też będzie ok, po czym zamknąć, tak, i tutaj będziemy dalej przerabiać już
naokoło nasz wzór. Ja potrzebuję 26 oczek, więc zamykam na 26. Mam nadzieję, że póki co wszystko jest jasne. Robimy dwa oczka łańcuszka, tak dosyć ściśle, odwracamy i teraz przerabiamy 26 znowu w drugą stronę, 4, 5, 6 i tak dalej. I to jest już nasza strona prawa. Możemy to sobie przełożyć, żeby już tej strony się trzymać. Już nie będziemy tutaj nic na razie odwijać. Ta nitka powinna być od wewnętrznej i widzimy się na końcu tego okrążenia. 26 oczek za nami, łączenie oczkiem ścisłym, tak jak w przypadku czapek. Robimy 3 oczka łańcuszka, nawijamy nitkę i od następnego oczka zaczynamy okrążenie słupków. Również 26 naokoło zaczynamy wyrabianie tego przekładanego wzoru słupkami i słupkami reliefowymi. 26 słupków. Teraz łączymy początek z końcem, czyli znowu oczko ścisłe. Robimy 3 oczka łańcuszka. Jak w przypadku czapki, nie będziemy tutaj odwracać i robić tylnych reliefów, tylko upraszczamy sobie drogę i zaczynamy dalej od przekładańca, czyli relief przedni w pierwszym słupku od tego tutaj łańcuszkowego i słupek nad słupkiem z łańcuszka poprzedniego rzędu. I znowu, tutaj widać resztę mojej pierwszej czapki, relief, czyli podbieramy pod słupkiem nitkę, robimy słupek wyciągając go i słupek zwykły w łańcuszku poniższego rzędu, relief i słupek. Jesteśmy cały czas na prawej stronie tej naszej mitanki i jej będziemy się trzymać. Koniec drugiego rzędu. Łączymy się tutaj z tym środkowym słupkiem. Przekładamy nitkę i standardowo zamknięcie oczkiem ścisłym. Tutaj mieliśmy, to jest ten słupek z łańcuszka, jeden, drugi. Tutaj mieliśmy relief i końcowy relief. To teraz ten będzie jako relief. A zaczynamy od zwykłego słupka nad reliefem, okrążenie trzecie. I tutaj, gdzie mieliśmy słupek, on jest taki bardziej schowany, to wyciągamy go, podkładając szydełko i przeciągając nitkę i mamy z niego, robimy relief. I teraz robimy na przemian szachownicę, słupki i przednie reliefy w trzecim rzędzie. Naprzemiennie, ale tak jakby na krzyż, tak? Nad reliefem słupek z łańcuszka, a słupek poniżej podbieramy i robimy relief. I w ten sposób znowu na około 26 razy. Koniec trzeciego okrążenia. Znowu zamykamy oczkiem ścisłym. Robimy 3 oczka łańcuszka i teraz zaczynamy tutaj od reliefu w kolejnym i kończyć też będziemy reliefem. Także czwarte okrążenie, znowu to samo, tylko zmieniamy układ i znowu robimy naprzemiennie słupki i reliefy. I w ten sposób mamy 4 rzędy naszego wzoru i za chwilę będziemy wyprowadzać sobie dziurę na kciuka. Zamykamy okrążenie czwarte.
robimy dwa oczka łańcuszka ściśle, odwracamy i teraz będziemy robić od lewej strony i robimy na około 26 półsłupków. Pierwsze okrążenie z półsłupków za nami, czyli mamy tutaj już moduł plus jedno właśnie okrążenie półsłupków i teraz będziemy robić otwór na kciuk. Zanim to zrobimy, radziłabym przyłożyć i porównać, czy wielkość się nam zgadza z każdej strony. Powinno wyglądać tak samo. Jeżeli się nie zgadza, to znaczy, że trzeba spróć skorygować. Oczywiście to jest w momencie, kiedy już robicie drugą. I co dalej? A dalej mamy tak. Tutaj byliśmy po lewej stronie, robimy dwa oczka łańcuszka, odwracamy na prawo. I teraz robimy pierwsze oczko tutaj. Tutaj wychodzi nitka, tutaj robimy pierwszy półsłupek, drugi półsłupek, czyli tu już mamy z tymi oczkami łańcuszka 3. Robimy 2 oczka łańcuszka, 4, 5. Odliczamy 6 oczek łańcuszka poniżej. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i je pomijamy. Wbijamy się w siódme. To jest nasz 6 półsłupek. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 i 22, tak? I tutaj kończymy drugie okrążenie półsłupków. Mamy 22 oczka, które nam zostały z 26. Matematyka wygląda tak, że tutaj od 26 odejmujemy 6 i dodajemy 2. I teraz powinniśmy mieć 22 oczka. Zamykamy. Robimy 3 oczka łańcuszka i przerabiamy 22 słupki na około. Przepraszam, tutaj się musimy wbić tak jak mieliśmy poprzednio, czyli tutaj zaraz obok, bo były 3 półsłupki, to teraz będą 3 słupki. Tutaj mamy 2 oczka łańcuszka, więc się wbijamy pod 2 nitki. Tutaj będzie trudniej. Ale damy radę. Mamy już 5, 6, 7 i tak na około 22 słupki. Zamykamy pierwsze okrążenie słupków oczkiem ścisłym. Robimy 3 oczka łańcuszka. No i robimy dokładnie to samo, co robiliśmy tutaj poniżej, czyli zaczynamy właśnie wyrabianie tego modułu. W następnym tutaj oczku podbieramy nitkę, robimy najpierw relief za naszym słupkiem z łańcuszka i naprzemiennie słupek i relief przedni. Słupek i relief przedni. Słupek i relief przedni. W ten sposób robimy tak jak tutaj naprzemiennie.
kolejne 2, 3 lub 4 rzędy, w zależności od tego, jak długa jest Wasza dłoń. Ja mam tutaj, to można zauważyć, tylko 3 rzędy i pierwszy rząd półsłupków robiony od lewej strony. I tak wygląda koniec mojej, zakończenie mojej mitenki. Ona jest i tak dłuższa niż być powinna, bo de facto tutaj mam mitenkę zrobioną na moją rękę i zobaczcie, że o rząd słupków i półsłupków jest krótsza. I jest zupełnie wystarczająca, jeżeli chodzi o moją rękę. Tutaj to wygląda troszeczkę, no jest tak z zapasem. Jeszcze jeden rząd i nie byłoby widać najmniejszego palca. Wy oczywiście róbcie na taką wielkość, jaka Wam odpowiada. Ja jeszcze włożę tutaj mojego fantoma. No i spójrzcie, ręka standardowej wielkości wygląda w ten sposób. Tutaj półsłupkami te 6 i 7, 8 oczek naokoło można jeszcze sobie dorobić. Ja nie dorobię z tego względu, że no, mój kciuk jest dużo krótszy i ta krawędź kończy mi się gdzieś tutaj w połowie. Ale to jest prosta rzecz. Ja myślę, że to, tego chyba pokazywać nie muszę. Tutaj mam już 3 rzędy słupków. Także zamykam tą mitankę. Oczko łańcuszka jedno. Odwracam i zamykamy od wewnętrznej. 2, 3. Kończymy dosyć ciasnymi oczkami. Zamykamy. W tej chwili tego już nie porównam, bo mam naciągniętą mitankę na silikonową rękę. Bardzo ciężko się to zakłada i zdejmuje. Ok, no to teraz przymiarka. Widzicie, moja ręka wygląda w tym tak. Ręka druga. Tutaj łączenia nie widać, więc no mamy taką prostą rzecz, że nie musimy robić prawo-lewo. Wygląda moim zdaniem zadowalająco. Jest taka troszkę prześwitująca, bo robiona była ściśle. Gdyby była robiona luźniej, gdybym była bezpieczna, jeżeli chodzi o ilość włóczki, to robiłabym to z większym luzem. Ale i tak sprawdza się, spełnia swoje zadanie. Także polecam. Można tutaj oczywiście zrobić sobie podwójny rand. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy film i o mitenki. Mam nadzieję, że tutorial Wam się podobał. Mitenki wyglądają słodko. Zresztą jak cała reszta zestawu, moim skromnym zdaniem, naprawdę wyglądają niebanalnie, bo inaczej, a przecież ten wzór jest tak niesamowicie prosty. Za chwilę wskoczy jeszcze jedna rzecz robiona tym wzorem, a może i coś więcej, zobaczymy. No i cóż, jeżeli jesteście zadowoleni, to lajkujcie, subskrybujcie, uderzajcie w dzwoneczek. Zapraszam do komentowania i do dzielenia się tutorialem wśród swoich znajomych. Pamiętajcie, że każdy robi i tak inaczej i u każdego z Was ten wzór Snowy
będzie wyglądał inaczej. Także nie przejmujcie się, że ktoś będzie za bardzo powielał. W końcu o to chodzi, żeby się dzielić, bo jak się dzieli, to się mnoży. Wiadomo, o co chodzi. Także trzymajcie się ciepło. Ja idę sprawdzać mój komplet. No i do następnego razu. Do zobaczenia. Pa, pa.